21:30 i dokładnie 4 minuty. Z małym poślizgiem, ale to wszystko jest zrozumiałe. Wiadomo, że przecież jest bardzo gorąco, więc też wymaga to pewnej, nazwijmy to, pewnego ochłodzenia albo napięcia. Napięcia, które rośnie. Rośnie cały czas, bo już mamy dziś poniedziałek. Dobry wieczór, Jacek Zimnik. Czas rozpocząć Zero Ograniczeń na antenie News24. Przypomnę, że jesteśmy dostępni również na naszym fanpage'u na Facebooku i również dostępni jesteśmy na YouTubie. Tam można pisać, oglądać, ale również można dzwonić. Numer telefonu 228754260. Poniedziałkowym gościem będzie dr Mirosław Oczkoś, którego już gościliśmy na naszej antenie. Może uda nam się połączyć z nim, a nie będą widoczne z tyłu czerwone kółeczka. Więc już lada moment się połączymy ze specjalistą od marketingu politycznego, który no podsumuję to, co działo się w ciągu ostatnich kilku dni, a rzeczywiście w Polsce dzieje się coraz więcej, mimo tego, że można byłoby powiedzieć, że okres wakacyjny to trochę ochłodzenie atmosfery politycznej, ale okazuje się, że w naszym kraju absolutnie nie. To nic nie jest, nie jest to żadne schłodzenie, ale po prostu jest to czas na nadgonienie paru sytuacji i myślę, że również nadgonienie tego, co dzieje się w naszym kraju. Mówię o kwestiach politycznych. Witam wszystkich tych, którzy gdzieś z nami razem się pojawili. Może przywitam Tomka, Teresę, Katarzynę, Maria również jest. Żartobliwie ktoś napisał, że zacięła nam się prawdopodobnie kaseta, taśma. Tak, no kiedyś to może tak było, teraz już tak nie jest. Danuta też z nami jest, Jola, Adrian, tradycyjnie ekipa, lista obecności odczytana. A czy jest z nami nasz gość, dr Mirosław Oczkoś? To się przekonamy lada moment. No to może zacznijmy, bo temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, to kwestia autorytetów. Według ostatnich badań Kantar Publik 42% Polaków nie ma żadnego autorytetu. Ale zanim ten sondaż będziemy rozkładać na czynniki pierwsze, to oczywiście jak będziemy go rozkładać na czynniki pierwsze, to może jedna z osób, która również w tym sondażu autorytetów się znalazła, no zabrała głos. Prezes Jarosław Kaczyński, który po raz kolejny dzieli społeczeństwo na tych lepszych i na tych gorszych. Tych, którzy w jednym momencie są płci jednej, a później nagle okazuje się, że według prezesa mogą być kimś całkowicie innym. Posłuchajmy prezesa Jarosława Kaczyńskiego z weekendowego wystąpienia. Oczywiście ktoś się może z nami nie zgadzać. Ma lewicowe poglądy. Uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że no teraz do tej pory do godziny tam jest w tej chwili koło w pół do szóstej, a byłem mężczyzną, ale teraz jestem kobietą. No, bo przez lewica uważa, że tak powinno być. I należy to przestrzegać. Mój szef pracy, dajmy na to, czy nawet moja koleżanka, czy mój kolega powinna się do mnie zwracać już tym razem w formie żeńskiej. No moi kochani, wokół słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami, działaczami we Włocławku mówił, że trzeba doprowadzić do tego, żeby powróciła prawda. Oczywiście ktoś się może z nim nie zgadzać. Czy zgadza się z nim nasz dzisiejszy gość? Albo jakie ma stanowisko w tym temacie między innymi? No bo Mirku, witam cię serdecznie. Witam serdecznie, witam. Mam nadzieję, że cię zobaczę. O, i właśnie cię widzę. Po długiej twojej nieobecności na naszej antenie, ponad miesiąc, wracasz, a myślę, że w ciągu tego miesiąca wydarzyło się bardzo wiele w kwestii tego, co dotyczy nas na co dzień. Mowa o polityce, ale rozpoczęliśmy od tego, o czym chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać, ale już wypuściłem temat, to znaczy wypuściłem Jarosława Kaczyńskiego na szersze wody i okazało się, że wystarczy Jarosławowi Kaczyńskiemu dać temat, a już jest wokół tego straszna burza. Mowa oczywiście o słowach wypowiedzianych podczas sobotniego spotkania prezesa z mieszkańcami i dzielenia społeczeństwa, albo przynajmniej budzenia emocji. Z czego to wynika w przeświadczeniu twoim? Dlaczego prezes po raz kolejny stara się w tak, może w taki sposób bagatelizować temat, który jest istotny i ważny dla nas wszystkich? Albo dla większości.
Ja myślę, że tutaj może być parę powodów. Natomiast dwa najbardziej istotne są takie, że ponieważ to nie było jednorazowo, tylko następnego dnia czy tego samego dnia w innym miejscu też powtórzył równie obraźliwe rzeczy w stosunku do środowiska LGBT, LGBT+. To znaczy, że to jest przemyślana strategia sprawdzenia tego, jak to będzie funkcjonowało tym razem, bo już taki, to dzielenie już kiedyś było w którejś z kampanii, na przykład kampanii prezydenta Dudy. To nie jest, to nie są ludzie, to jest ideologia. A druga sprawa, czyli swoboda, śmiech i reakcja sali powodują, znaczy moje myślenie w kierunku takim, że pan prezes tak po prostu myśli, że ma tak szeroki horyzont, że mu się to właśnie mieści w takim horyzoncie i taki ma punkt widzenia. Ale ja rozumiem, że możemy mieć różne zdanie, możemy mieć swoje własne zdanie, ale niekoniecznie przystoi nam, aby o swoich myślach mówić szerszemu gronu albo na forum publicznym, bo są pewne rzeczy, które albo wypada, albo nie wypada. Czy prezes nie zna tej granicy, albo uważa, że to on właśnie narzuca to, w jaki sposób powinno społeczeństwo jego popierające myśleć albo traktować inne środowiska, które niekoniecznie są w tym samym rzędzie, co na Prawo i Sprawiedliwość? Mnie bardzo zawsze wzrusza twój idealizm dziennikarski, ludzki. Naprawdę. I to jest bardzo piękne. Pozostań takim, Jacku. Staram się. To jest cecha, której coraz bardziej brakuje. Prezes jest wśród swoich, jest otoczony kordonem policji. Przepustki są, nie można wejść na spotkania spontaniczne inaczej, tylko z przepustką. Trzeba być wcześniej, żeby przećwiczyć spontaniczne okrzyki, przećwiczyć reakcje spontaniczne. W związku z tym on czuje się tam bardzo dobrze, czasami nawet za dobrze. Bo trzeba zawsze w wizerunku, w pewnym takim ocenie sytuacji, trzeba popatrzeć, co było wcześniej, co było później, czy co jest później. I przypominam tutaj naszym widzom tobie, że nie tak dawno był atak słowny na Donalda Tuska, że on chce wzniesić wojnę w Polsce, bo cierpi z powodu tego, że przegrał wybory. Nie wiem, jakie wybory przegrał Donald Tusk, nie pamiętam. I że to jest tam jakoś jego słabość i że powinien być przebadany, powinien być przebadany, coś takiego jest. Czyli to już się gdzieś pojawiło. To znaczy, że to nie są przypadkowe sytuacje. Teraz wchodzi moment LGBT, że oczywiście można mieć różne zdania, ja bym to badał. I w drugim miejscu tego samego dnia, chyba już to było tego samego dnia, jest dopowiedzenie, bo zażarło, mówiąc, przepraszam, kolokwialnie, stand-uperzy lubią takie rzeczy, to w drugim miejscu było, że no to ja mogę być Jankiem, albo mogę być Zosią i ha, 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 hi, hi, hi. I tutaj pan prezes ma taki, znaczy dorobił się już chyba takiego statutu, rzeczywiście to jest państwo prywatne, to jest jego państwo i tak uważa. Natomiast myślę, że dużo bardziej przerażające, bo to jest przerażające mimo wszystko, to są te właśnie rechoty na sali. To jest, ale jeżeli jest w gronie swoich zwolenników i tylko tych, którzy są klakierami, nazwijmy to, bo tak już jest, no to trudno, żeby nie spodziewać się właśnie tego typu reakcji, aczkolwiek jest to żenujące i kolokwialnie mówiąc słabe. A bycie takim no nie, śmieszkiem... No myślę, że taki, wiesz, myślę, że ćwiczenie sardonicznego śmiechu czy żenującego śmiechu nie odbywa się jednak tam. I to jest jakiś taki rodzaj zbiorowej zaćmy, bo zakładam się o każde pieniądze świata i to myślę, że to nie jest żaden zakład nie do wygrania, że wśród zwolenników wyznawców PiSu są również gej, lesbijki, osoby o nieustalonej tej niebinarne, tak. To jest życie. Tutaj to nie jest żadna filozofia, że można coś przyjąć bądź nie przyjąć. Pan prezes oczywiście jest elastyczny jak guma arabska. Jest w stanie się nagnieść nawet do tego, że Józef Oleksy to był polityk SLD średniego pokolenia, a Edward Gierek był bardzo dobry dla Polski, etc. No to jest z badania, do kogo ma się trafić i się trafia. Z punktu widzenia marketingu politycznego wszystko byłoby napięte na ostatni guzik, gdyby nie
trzy rzeczy, które się wydarzyły w tak zwanym międzyczasie, czyli pomylenie miejsca, gdzie się znajduje, pomylenie nazwy prezydenta oraz zbudowanie mostu na rzece, która jest zupełnie gdzie indziej. I to wtedy trochę burzy ten przekaz, bo tak może było, wiadomo, że się oburzą ci ludzie, że środowiska lewicowe, liberalne, antypisowskie będą wkurzone. No i o to chodziło, żeby to zbadać, jak to funkcjonuje. Natomiast sztabowcy nie przewidzieli jednak, że poza tym, że pan prezes ma państwo prywatne, to jeszcze dorobił się statutu babci, który się na parter nie wpuszcza. No dobrze, ale jeżeli rozmawiamy o tym, że jednak jest to jakiś autorytet, jakiś w cudzysłowie, bo patrząc... Nie, no dla dużej części... Może nie aż tak dla dużej części, z tego względu, że będę posiłkował się tutaj takim sondażem, który został opublikowany dziś, Kantar Publik. 42% Polaków nie ma żadnego autorytetu. Z opublikowanego badania wynika właśnie, że tyle Polaków nie ma żadnego autorytetu. 19% z kolei nie znało odpowiedzi na to pytanie. Największym autorytetem cieszą się osoby z rodziny, to jest 6%. Ale uwaga, także Robert Lewandowski 3%, Lech Wałęsa 3%, Jarosław Kaczyński 3% i Andrzej Duda 3%. Na kolejnych miejscach są Jerzy Owsiak 2%, Iga Świątek 2% i po 1% badanych wskazało Adama Małysza, Olga Tokarczuk, papieża Franciszka, Rafała Trzaskowskiego, Mateusza Morawieckiego, Donalda Tuska i Aleksandra Kwaśniewskiego. Jeszcze są oczywiście bardziej też opcje inne, czyli wybrało 12%. Wśród tych preferencji pojawiły się takie osoby jak Szymon Hołownia, Elżbieta Jaworowicz, Jerzy Bralczyk, Janina Ochojska, Anna Dymna, Martyna Wojciechowska, Agnieszka Radwańska, Borys Budka, Maryla Rodowicz, Grzegorz Braun, Ewa Chodakowska, Rafał Ziemkiewicz oraz Robert Kubica. No jak widać, rozbicie od sasa do lasa. Powiem szczerze, jak zajrzałem do tego sondażu, no to przerażony jestem trochę, że żyjemy w świecie bez autorytetów. Czy ja jestem też przerażony, chociaż nie jestem zdziwiony, dlatego że formacja pana prezesa Kaczyńskiego bardzo mocno pracuje na to, żeby nie było autorytetów. Żeby stare autorytety, autorytety, które były, no, autorytetem nie zostaje się z nadania. No, trzeba sobie zapracować, trzeba swoim życiem, swoją twórczością, nie wiem, swoją postawą. Natomiast pan prezes wyszedł z założenia i jego otoczenie konsekwentnie od 7 lat, a ja myślę, że więcej niż od 7 lat, myślę, że od czasu, kiedy wyszedł z kancelarii Lecha Wałęsy, gdzie był najbliższym współpracownikiem, konsekwentnie niszczy autorytety i stara się doprowadzić do tego, żeby powstały kiedyś jakieś nowe autorytety. No i te 40%, 42%, dla mnie to nie jest zaskoczenie, chociaż jest to przerażające. Jest to zaskoczenie, jest jeszcze... Od 1994 roku odsetek osób, które nie mają autorytetu, wzrósł z 24 do 42. Czyli z roku na rok w tych dekadach, no tracimy po prostu wzorce do naśladowania. Ale Jacku, jeżeli konsekwentnie się pracuje na to i system państwa pracuje na to, w różnych oczywiście czasach różnie, teraz od 7 lat bardzo intensywnie, to jest przemysł, na to, żeby zdeptać, zniszczyć i sposponować wszystko, co do tej pory było. Naprawdę, to od sasa do lasa, to i od polityków, i przez twórców, na przykład, no nie wiem, Jurek Owsiak, no Olga Tokarczuk 1%. No, to są właśnie konsekwencje tego, że raz, że świat się zmienił i rzeczywiście młodzi ludzie szukają gdzieś autorytetów. No teraz ci starsi i średniego pokolenia mają tak obrzydzone to właśnie przez władzę obecną na przykład, że jak popatrzą na to, 89 rok powinien być dumą dla Polaków, dla nas i na całym świecie do tej pory był traktowany jako coś fantastycznego, fenomenalnego i cudownego, czyli Solidarność, bezkrwawe rozwiązanie, okrągły stół. Natomiast nie wiem, jakbyś teraz zapytał kogokolwiek na ulicy, czy jest z tego dumny, to by raczej się z tego wyparł. Ponieważ konsekwencja tej trucizny kapiącej z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, powoduje, że zaczniemy się za chwilę wstydzić. No i dojdzie do tego, że rzeczywiście, że to jest spisek ubecki. Ale co, sugerujesz, że nigdy nie rozliczyliśmy się z tych demonów przeszłości,
które ciągną się za nami i wykorzystywane są albo wyciągane na stół każdorazowo wtedy, kiedy dany polityk lub dana partia ma potrzebę, aby obnażyć jakąś słabość, ewentualnie wyciągnąć coś, co nie, z pewnym niedomówieniem można komuś zarzucić. Czyli co, nie będziemy dumni z tego, że przeszliśmy okres transformacji? Ja jestem innego zdania. Ja uważam, że to był dobry czas, tylko źle go wykorzystaliśmy. Ja jestem dumny akurat, ale to, wiesz, to jest kwestia tego, że jeżeli mówimy o dwóch sprawach, bo tutaj też to jest ważne, te teczki ubeckie tak zwane za chwilę będą miały żadne znaczenie. Rośnie pokolenie, które ma tu dokładnie w dużym poważaniu, jak mówi Gombrowicz. I naprawdę, zresztą to jest takie podwójne qui pro quo, bo to jest taka metoda pisowska, żeby zarzucić komuś coś, co im można zarzucić, tylko że ze zdwojoną siłą. No naprawdę, no teraz ktokolwiek z PiSu mówiący o ubeckich jakichś powiązaniach mający pana Kujdę w najbliższym otoczeniu czy pana Piotrowicza, no to jest śmiech na sali i nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ale natomiast posłuchaj sobie społeczeństwa, jeszcze, które popiera Prawo i Sprawiedliwość w sondażach pytanych na ulicach. No, nasz szanowny kolega, może już nie redakcyjny, ale teraz pracujący dla Super Expressu, Adam Feder, pytał ostatnio odnośnie, że spada poparcie Prawo i Sprawiedliwości i kto za to jest winny i czy obawiają się. No to hasła komuniści, ubecy i tak dalej, no cały czas w tej przestrzeni publicznej funkcjonuje. Jest to taki straszak. No tak, ale jakbyś popatrzył na to, Adam, zresztą pozdrawiamy cię serdecznie, robisz świetną robotę, no to średnia wieku raczej była powyżej maturalnej, nie? W związku z tym, jak pójdziemy do środowiska hip-hopowców i zapytamy, czego słuchają, no to raczej nie padnie na to, że Pendereckiego czy Grechutę, tylko cokolwiek innego. Ja nie mówię, że to jest rasowane, natomiast no tak postępują wyznawcy. To jest ta przewaga PiSu i ja mówię to teraz zupełnie szczerze, bez żadnych śmiszków. Przewaga PiSu nad innymi partiami jest bardzo wyraźna w jednym elemencie. Otóż PiS dorobił się swoich wyznawców, którzy chodzą na wszystkie wybory i wybaczają bardzo wiele rzeczy swoim liderom. Pozostałe partie mają wyborców, którzy raczej starają się rozliczać za wszystko, co się da rozliczyć, te partie. I to jest ta różnica, że pewne rzeczy by nie przeszły, nie wyobrażam sobie, żeby przeszły w SLD, czy w Platformie, czy u Szymona. A tutaj w przypadku PiSu jest to standard, ponieważ wyznawcy zamykają oczy i mówią za rodziną i skaczą. I tutaj to jest, co, może to nie stawiamy przecinka, ale mamy Tomka ze Szczecina, więc damy mu szansę tuż przed reklamą. Oczywiście. Niech zabierze głos, a my później po reklamie po 22 zapewne to skomentujemy. Tomku, cześć, witamy cię serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Tak to jest w tych telewizjach, że jedna czy druga stacja, zależnie od opcji, no zawsze jakby tworzy takie towarzystwo, nazwijmy to wzajemnej adoracji. Ja mam wrażenie, że panowie tak po prostu sobie, no jakby zgadzacie się sami ze sobą po prostu. Natomiast niekoniecznie się nie zgadzamy, ale chętnie posłuchamy akurat twojego komentarza w kwestii tego, o czym rozmawiamy. Jeśli jest to odmienny pogląd, bardzo chętnie słuchamy. Oczywiście, odmienny pogląd. Ja oczywiście nie jestem zwolennikiem tej Jarosława Kaczyńskiego, bo tutaj chciałem zabrać głos odnośnie tej pierwszego tematu. Nie popieram, w ogóle mam problem, żeby się opowiedzieć za jakąkolwiek partią. Tak? Natomiast powiem wam tak, że ta wtrątka prezesa na temat osób nie wiem, czy transpłciowych, może niebinarnych, bo to w sumie to tak można to jakoś połączyć. No, w kontekście tego, co na przykład robiło guru lewicy, czyli Margot, na przykład raz się czuł kobietą, raz się czuł mężczyzną, no to jest po prostu może uzasadnione, bo może sobie niektórzy robią tego faktycznie jaja. Ja rozumiem, że są ludzie, którzy mają jakieś takie poczucie, tak, że czują się odmienną płcią. Natomiast to, co mnie na przykład uwiera i przeszkadza, to to, że ci ludzie są trzymani w takim przekonaniu, jakoby to było zjawisko, które jest czymś normalnym, jakby zaprzeczenie biologii całkowite, tak? Ktoś mi powiedział, że to totalnie facet po prostu, który jest, no widać, że facet, ale do niego ja mam mówić jak do kobiety. To jest paranoja. Dla mnie to jest paranoja i mi się to
po prostu nie podoba, a ja jestem też jedną z osób LGBT, natomiast po prostu takie, znaczy mi się to kłóci naprawdę, bo o tyle o ile człowiek czuje pociąg, tak, do tej samej płci, tak, natomiast tutaj no, jest to jakieś zaprzeczenie biologii, tak, po prostu, no to jest coś, co mi się nie podoba. Jeśli chodzi o kwestię jeszcze tego, co powiedziałeś, ktoś tam mówił, że LGBT to nie są ludzie, tylko ideologia. Jest... Zbigniew Ziobro. Może. Nie. Chyba Żalek. Chyba Żalek nam powiedział. Ale nieważne. To już jest tym, tak? Chodzi o to, że wiele osób LGBT naprawdę nie utożsamia się jakoś z tą tęczą, która jakby utożsamia pewien taki, no... Jest to taki szyld jakby ideologiczny, bo tam masz pewne postulaty, dążenia, tak? Czy to związki, czy adopcja, czy walka z kościołem, promowanie jakiegoś określonego stylu życia, nie wiem, istnienie, wiara w istnienie więcej niż dwie płcie, bo tych płci tam 50, chyba 6 nawet można naliczyć, i istnienie jakiejś rzekomej niebinarności. Także kwestia promocji jakichś wyuzdanych zachowań. Ostatnio na marszu LGBT w Warszawie, tego nie widać oczywiście w telewizji, wiadomo, i podejrzewam, że większość ludzi tam przeszła po prostu i nie było problemu, ale jakieś takie zachowania, nie wiem, ktoś się za ta pieska przebiera i jakieś takie, wiesz, no, dziwne takie zachowania, które w miejscach publicznych to po prostu nie powinny mieć miejsca. Krąży ten film po internecie. Także nie miejmy naprawdę pretensji do ludzi, którzy mówią o LGBT jako o szyldzie pewnym politycznym, absolutnie nie chcą, bo sam jestem tak też, ale nie chcę mówić po prostu, że człowiek czy gej, czy lesbika, że to nie jest człowiek. Oczywiście, że to jest człowiek, ja jestem człowiekiem. Natomiast LGBT, gender szeroko pojęty, to jest pewien zbiór pewnych postulatów. Jest to ideologia, no po prostu. No co tu można innego powiedzieć? Ja osobiście nie ze wszystkim. Ja się nie utożsamiam ze wszystkim. Uważam jeszcze, że gdyby naprawdę to środowisko miało, jakby nie wyciągało ręki po jakieś dziwne, jakieś swoje zachcianki, to te związki partnerskie, myślę, że Kaczor też by klepnął. To mnie osobiście bardzo interesuje. Tak? Dobrze, Tomku, postawimy tutaj kropkę, no niestety musimy przed 22, a Mirek wspólnie ze mną i z naszymi internautami skomentuje to zaraz po 22. Na zegarach. Wracamy do naszych widzów, internautów, a z nami jest dr Mirosław Oczkoś, specjalista od marketingu politycznego. Mirku, no słyszeliśmy wypowiedź Tomka ze Szczecina. Może twój komentarz pierwszy? Znaczy, panie Tomku, okej, natomiast gender, niech mi pan wierzy, to nie jest żadna ideologia. To są jakieś bzdury, które panu wtłuczono do głowy. Gender study funkcjonuje od lat 80. w Polsce jako rodzaj studiowania pewnych rzeczy. I oczywiście no, można rzucić wszystko do jednego wora, że ideologią jest też wegetarianizm oraz Zielony Ład. To, że są ekscesy, no to oczywiście no, można powiedzieć, że to kogoś razi. Natomiast to, że to przekracza normy, to można w tym interweniować. Natomiast to jest to nieszczęście. Pan mówi, że sam jest LGBT i też mu na tym zależy. Pytanie jest, po co to jest wrzucane w sytuacji politycznej i to jeszcze z takim pobłażaniem i uśmiechem? No nie po to, żeby pomóc, tylko po to, żeby jątrzyć. Bo jeżeli to byłoby takie proste, że można związki partnerskie zalegalizować, to już dawno to w Polsce się stało i to nie dotyczy tylko PiS-u, chciałem zauważyć. Natomiast często jest tak, skoro jest pan z tego środowiska, to pan wie, że o pewnych rzeczach się po prostu samemu nie decyduje i nie można postanowić, że tak jak pan Kaczyński sobie to wyobraża, że do 17 będę chłopcem, a po 17.30 będę dziewczynką. To jest, no, ja rozumiem, że to miał być taki żart okolicznościowy, lokalny na spotkaniu znajomych przy tam piwie czy przy czymś jeszcze. Bardzo śmieszne. Natomiast zawsze trzeba patrzeć na szerszy kontekst, bo to są emocje. Bardzo często ludzie właśnie ze środowisk LGBT
To był ich jakiś rodzaj buntu, protestu. I oczywiście to jest kwestia estetyki, smaku i różnych innych rzeczy. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w ten sposób można zakwestionować dokładnie wszystko. Bo jeżeli mielibyśmy bardzo historycznie do tego odnieść, to bardzo proszę. W pewnej piwiarni w 30-tych latach w Monachium i okolicach kwestionowano i śmiano się na przykład z Żydów, z Polaków, z jakichś tam innych opcji i wszyscy się śmiali, no bo siedziała grupa, było dwóch, czy jeden krzyczący, o tym opowiadał, etc. Ja nie chcę do tego strasznie dorabiać jakiejś tutaj właśnie ideologii, natomiast ale właśnie w ten sam sposób, dobrze, że nawiązujesz do tamtych czasów, bo wtedy gdyby nie śmiano się z tego i gdyby nie podchwycono tego tematu, to może by nawet nie doszło do wybuchu II wojny światowej, do tej nienawiści wobec innych narodów, a właśnie w ten sposób jakby testuje się społeczeństwo, do których granic można dojść, a którą granicę absolutnie nie należy przekraczać. Bo tutaj cytat, który był o tej ideologii, fakt jest taki, że rzeczywiście Duda pierwszy powiedział, prezes to się ośmiesza, tak pisze Jola, ale też wtóruje im teraz Zbigniew Ziobro, który twierdzi, że środowiska LGBT usiłują zmienić świat według ideologicznych założeń sprzecznych z wiedzą naukową. No dobrze, ale to wystarczy, że Zbigniew Ziobro jest autorytetem prawniczym oraz w sprawach międzynarodowych i myślę, że jeżeli chodzi o genetykę... To niedobry przykład. To myślę, że to jest, może już wystarczy. Natomiast, znaczy kłopot jest gdzie indziej. Kłopot jest taki, że do pewnego momentu ludzie to traktują trochę tak właśnie, jak, no my też to trochę traktujemy, chociaż zwracamy na to uwagę, no, że dziadziuś coś zażartował, w zasadzie krzywdy nikomu nie zrobił, jakaś grupa się pośmiała z tego, ale jest jakaś grupa ludzi, która to słyszy i mówi tak, okej, to znaczy, że to są jakieś świry i to trzeba leczyć, tam pada coś takiego, to trzeba, ja bym to badał, tak, ja bym to leczył. W związku z tym, to znaczy, że jeżeli kogoś trzeba leczyć, w ogóle medycyna w przestrzeni medialnej i publicznej jest dosyć ryzykowna, no to znaczy, że coś z nim jest nie tak. No to można elektrowstrząsy, można mokre prześcieradło i czterech facetów z dużymi kijami, którzy mu wybiją z głowy ten homoseksualizm. Tylko ja bym chciał tak zauważyć dla nas tutaj, naszych słuchaczy i widzów, że to jest końcówka XVIII, początek XIX wieku. Taka wiedza była na takim poziomie. I skoro pan Zbigniew Z ma taką wiedzę, że, znaczy posługuje się argumentem naukowym, no to trzeba tą naukowość od początku do końca. Bo albo szkiełko, tak się mówi, mędrca szkiełko i oko, albo czucie i wiara. A w Polsce w tej chwili ewidentnie jesteśmy przestawieni na czucie i wiarę, przynajmniej w przestrzeni publicznej obowiązującej, chociażby taka, że jest wyrok sądu, a pan prezes Kaczyński mówi, ja go nie uznaję. No właśnie, on tego nie uznaje, ale dlaczego mnie to przeraża? Bo nawiązując do tego sondażu, że Polaków 42% nie ma autorytetów, a wśród autorytetów znajduje się właśnie prezes Jarosław Kaczyński, który do godziny 16 jest racjonalnym politykiem, a po 17 nie będę używał zwrotu, bo mógłbym skończyć w sądzie. Nie pójdę tą drogą, co prezes Kaczyński. To... Możesz nie uznać wyroku, wiesz. To nie... Mogę nie uznać, tak. Mogę się nie zgłosić. To skoro on staje się autorytetem, on prezes dla osób 60 lat i więcej, którzy wskazują właśnie, że to Andrzej Duda oraz Jarosław Kaczyński są dla nich autorytetem, no to to jest przerażające. To jest to, że jeżeli człowiek powie słowo podczas konferencji, to słowo, tak jak efekt motyla, niesie za sobą różnego rodzaju skutki, które dla 10% naszego społeczeństwa no mogą być, nie powiem, że dramatyczne, bo świadomość w naszym społeczeństwie jest coraz większa, ale nadal nie funkcjonujemy jako społeczeństwo w pełni, no, w pełni świadome, cywilizacyjnie i tolerancyjne względem różnic, które mogą nas gdzieś tam ewentualnie, nie mówię, że dzielić, ale no każdy żyje po swojemu. I to jest ta zagadka trochę, dlatego że jest bardzo duża grupa ludzi w Polsce, młodych,
która już była w różnych miejscach na świecie, uczestniczyła w różnych programach, jeżeli są na przykład studentami w Erasmusach, czerpią wiedzę z internetu, są urodzeni już w internecie tak naprawdę, czyli pokolenie Gen Z 97-2012. Wcześniej milenialsi mieli troszeczkę inaczej, ale teraz rośnie pokolenie, które się wychowało w internecie, dociera do informacji różnych. Ja wiem, że w bańkach trochę i tak dalej. I nie widzę żadnej przestrzeni, żadnej. W czym mógłby, z całym szacunkiem, starszy pan, który nie ma prawa jazdy, nie ma karty kredytowej, nie używa własnego telefonu, etc., etc., co mógłby powiedzieć tym młodym ludziom, jak wygląda świat, kiedy on na świecie też nie był. I to jest ta zagadka. Natomiast to jest kilka wątków naraz, dlatego że to, co sprowokowało tutaj pana redaktora do tych dywagacji, to są te wypowiedzi i te śmiechy na spotkaniach zamkniętych z wyborcami, wyznawcami PiS-u. I jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że z tej drogi nie ma odwrotu. To znaczy nikt nie może pokazać punktu, panie prezesie, i na tym skrzyżowaniu trzeba zawrócić i cała wstecz, tylko to będzie się toczyło. Bo potwór tego typu nigdy nie jest nasycony. To trzeba zawsze dokarmiać. I co ciekawe, trzeba dokarmiać zawsze czymś mocniejszym. I teraz, jeżeli to zacznie funkcjonować, to ja jestem przekonany, że powstaje taka czarna lista strachów polskich, które da się wykorzystać, żeby postraszyć Polaków przed następnymi wyborami, że tylko my, w sensie formacja teraz rządząca, Zjednoczona Prawica, nawet jeżeli nie jest do końca zjednoczona, daje gwarancję, że będziemy Polakami, rodziną, będziemy spokojnie sobie żyli, będziemy mieli węgiel na 200 lat, a reszta świata nie istnieje. Będzie szklany klosz i wszystko resztę jest poza nami. No i to jest ta sprzedawanie kitu, które niektórzy łykają, tylko że jak ktoś łyknie kit, to się może zadławić. No właśnie tutaj możemy mówić o tym, że generalnie lubimy odgradzać się albo szukać sobie tego własnego wroga. Ja nie mówię my, ale w końcu ci, którzy nas w jakiejś mierze reprezentują. Ale spójrz, i za chwileczkę do tego właśnie będę nawiązywał, że w jednym domu mogą funkcjonować dwa różne światy. Świat przedstawiciela ekipy rządzącej i świat, który całkowicie odmiennie podchodzi do tego, co dzieje się w naszym kraju i akceptuje tą różnicę i wychodzi naprzeciw albo naprzeciw temu, co reprezentuje ta druga strona. Ja wiem, że tak enigmatycznie mówię, więc szybko rozwieję wszelkie wątpliwości. Posłuchajmy pani Marianny Schreiber, którą nasz reporter spotkał na weekendowej paradzie. Utożsamiamy się z potrzebami osób LGBT, z ponad 10% osób w 40-milionowym państwie, którzy chcą mieć równe prawa. I my o te prawa walczymy. Chcemy, żeby te osoby miały równe prawa. Tak jak my wszyscy, bo każdy z nas chce normalnie żyć, być szczęśliwy i nie wyjeżdżać z Polski, nie uciekać, tylko być dumnym z tego, że jestem Polakiem, ale jednocześnie mam prawo do tego, żeby być szczęśliwy. Czego najbardziej ma pani dość? Najbardziej mam dość tego, że właśnie jest tak wielka niesprawiedliwość w Polsce. Nie musimy się prosić o te równe prawa. My się nie chcemy prosić, my chcemy je po prostu mieć. Pod tym hasłem zawiera się milion rzeczy, których można mieć dość. I większość z nich zawiera się w naszym programie i każdego dnia też na naszym Facebooku, na naszym Instagramie, na naszym Twitterze. Rozmawiamy o tym, piszemy o tym i czasami wywołujemy dość spore kontrowersje. Wiemy, że Polska nie do końca jest przygotowana na mocną nowoczesność. Dlatego staramy się nasze postulaty, nasze potrzeby i potrzeby obywateli, bo tak naprawdę nasza partia jest dla ludzi, a nie dla mnie czy dla ludzi, którzy ze mną tutaj ją tworzą, tak? Tylko ona jest dla wszystkich obywateli.
Dlaczego akurat ten przykład? Łukasz Schreiber, małżonek Marianny Schreiber, całkowicie z innego obozu politycznego, o innych poglądach, chociaż nie wiem, jak to jest, skoro jedna strona reprezentuje jedno całkowicie odmienne środowisko, a druga strona całkowicie odmienne środowisko, ale mogą funkcjonować, bo żyją pod jednym dachem. No jest kłopot, to znaczy ja nie wiem za bardzo, jak to komentować, dlatego że pani Marianna wybiła się na niepodległość i to tak zdrowo dosyć. Bo ma dość, po prostu ma już dość. No dobrze, no ale to jeżeli ma dość, to przecież chyba nie musi mieszkać ze swoim mężem, chyba że mąż też coś ukrywa oczywiście. To jest ciekawe, bo to jest taka Polska w pigułce. Oni się publicznie nie biją, nie tłuką, nie wiem, nie wyzywają. W związku z tym to jest taka wersja, którą można pokazywać jako wzorzec metra Sèvres pod Paryżem, że proszę bardzo, w Polsce jest taka tolerancja, że mąż jest z partii rządzącej, która no, jest bardzo konserwatywna, tępi różne rzeczy, a małżonka założyła drugą partię i jest teraz za prawem gejów, lesbijek i w ogóle osób LGBT wnosi, chociaż to ono wie, że niesprawiedliwość jest. Ja bym ich w ogóle pokazywał jako wzorcowe małżeństwo polskie i nie wiem, czy też tutaj nie jest jakaś akcja robiona no właśnie w taką stronę, chociaż to już byłoby szyte bardzo mocno. Natomiast z zaciekawieniem przyglądam się pani Mariannie, jej rozwojowi, albo jej ujawnianiu kolejnych, odkrywaniu kolejnych rzeczy, czyli zdejmowaniu tych warstw różnych, których gdzieś tam pewnie musiała funkcjonować. Jeżeli to wszystko jest prawdą, to myślę, że rodzina pana małżonka jest pod stałą opieką kardiologiczną, bo to się nie da wytrzymać, mając taką synową, czy tam, nie wiem, nie znam stanu rodzinnego. Natomiast widzę, że no, to się rozwija w takim kierunku no, dosyć ostrym, w sensie przeciwstawnym. No właśnie to... Rzadziej widzę pana Łukasza, no, jakoś przycichł, może został stłumiony, a może ma właśnie nacisk z drugiej strony no, swoich kolegów partyjnych, przerwij to, rozwiedź się, w końcu każdy z nas przynajmniej raz się rozwodził. No, to jest znamienne też w tej partii, że jakby patrzeć na liczbę rozwodów, to u lewicy jest najmniej, a u prawicy najwięcej. Ale każdy ma prawo się rozwieść. No i każdy ma prawo mieć swoje własne poglądy, bez względu na to, kto jest jego partnerem lub partnerką życiową. Oczywiście. Więc tutaj akurat ten przykład rzeczywiście jest wzorcowym przykładem. Tak, może właśnie trzeba byłoby ich promować. Jest to reprezentantka partii założonej Mam Dość. Nazwa rzeczywiście adekwatna do tego, jak społeczeństwo myśli i co społeczeństwo sądzi o tym, co dzieje się w naszym kraju. No, a jeżeli spojrzysz na opozycję, czy ta opozycja jest w końcu jakaś spójna, jakaś jednolita, czy nadal taka troszeczkę, nie powiem, rozmemłana, bo to nie jest wcale trafne określenie, ale taka zbierająca się cały czas do pewnego startu i tak... W ciągu tego ostatniego miesiąca przykuło coś twoją uwagę, co można byłoby na pierwszym miejscu podkreślić, że jest lepiej, czy stagnacja i bez nadziei? Ja nie wiem, co to znaczy jest lepiej dla opozycji, dlatego że na pewno bardzo ważnym elementem był pakt podpisany przez Stowarzyszenie Samorządowe Tak dla Polski, zdaje się, zdają się, ze wszystkimi partiami opozycyjnymi. I to jest jakieś wydarzenie, bo to się chyba nie zdarzyło jeszcze przez ostatni czas. Widać aktywność Donalda Tuska, który jeździ, no przynajmniej tak to wygląda, na nieustawione spotkania z ludźmi. Jakąś aktywność tych ludzi z PO też. Widać jakieś próby szarpania się tygryska, czyli pana Kosiniaka-Kamysza z PSL-u, żeby wyrwać jakąś autonomię dla siebie. I widać pogubienie się pana Szymona Hołowni, który no, próbuje zostać politykiem. Natomiast ja się trochę nie dziwię, no te partie na rok przed wyborami, jakby teraz ogłosiły, że one będą na jednej liście, to byłby to błąd polityczny. Każdy próbuje do końca, na ile się da, muszą też ten punkt złapać, jeżeli chcą oczywiście.
bo razem wygrywają z Prawem i Sprawiedliwością i Przyległościami w cuglach. Tak? Nie chodzi o to sumowanie tych słupków, tylko po prostu tak to wygląda. Ja wiem, że nie można pogodzić prawdopodobnie poglądów PSL-owskich z poglądami lewicy, chociaż oczywiście to jest kwestia technologii. Polityka jest sztuką możliwości. Jeżeli mielibyśmy się posłużyć pozytywnym przykładem działania marketingowego, politycznego, nie oceny, czy lubię, czy nie lubię, to niech popatrzą, jak Jarosław Kaczyński podpisał pakt z Andrzejem Leperem i Romanem Giertychem wtedy, czyli Ligą Polską. Można było stworzyć kolorową koalicję? Można. Można. Są rozbieżne rzeczy, zbieżne, etc. Natomiast w Polsce mamy pewien kłopot i to jest pewnie rozmowa na inny temat, ale myśmy już kiedyś rozmawiali o tym, drogi Jacku, że brakuje nam prawdziwych polityków. My mamy ludzi, którzy uprawiają zawód polityka, ale nie są politykami. I zanim dorastają do jakiejś sytuacji, to już jest za późno. Dobrze zapowiadał się ktoś. No można wieszać psy na tym Tusku, jak się chce. Ale czyli możemy mówić o tym, że to jest również polityk, powinien być autorytetem właśnie dla środowisk, które interesują się tym, co dzieje się w naszym kraju. Taki polityk, no tutaj w gronie tych polityków, no znajdziemy, w gronie tych autorytetów z niewielkim odsetkiem procentowym, znajdziemy kilku, którzy no przebijają się przez ten gąszcz informacji medialnych. No maksymalnie 3%. No właśnie, no to jest tragedia, bo 3% polityk to nawet nie jest małe piwo, prawda? Bo małe piwo ma 4 chyba procent albo 4,5. Natomiast brak profesjonalizmu. No ktoś zostaje politykiem, bo wygrał wybory, bo go wstawiono na listę i już uważa, że w zasadzie już nic nie musi robić. No, pójdzie do telewizji jednej czy drugiej, pójdzie do radia, dziennikarze za nim biegają czy za nią. Życie jest świetne, przyjeżdża się do siebie na wieś czy do mojego miasteczka i ktoś mówi, panie pośle, panie senatorze, no proszę się umierać. Tylko to jest uprawianie polityki na modłę wschodnią. Czyli jest sułtan i jest stado eunuchów, które w tym chórze śpiewają. Sułtan zarządza wszystkim, rozdaje daktyle, rozlewa wodę, przydziela chórysy, etc. To nie jest XXI wiek. Jest ciekawe badanie zrobione dla ludzi właśnie na ludziach w Stanach Zjednoczonych, na pokoleniu ten Gen Z, czy to co ja mówiłem, urodzony między 97 a 2012 rokiem. Oni uważają, że sieć, czyli internet, globalna wioska, globalny świat wyklucza takie rzeczy jak demokracja, wybory bezpośrednie i jeszcze coś tam. Czyli negują świat, który teraz jest. Funkcjonują w swoim własnym świecie, funkcjonują w swojej własnej przestrzeni, tworzą własne zasady. Oni jeszcze są za młodzi na to. Natomiast to jest pokolenie, które po prostu zmiecie to stare pokolenie. I jeżeli my teraz mamy na czele naszego państwa prywatnego, no właśnie tego staruszka, który myśli XIX-wiecznie przynajmniej, to tak już zaszaleje, o świecie i o polityce, to my jesteśmy naprawdę w ciężkiej sytuacji. Nie chodzi tu już teraz, czy ktoś jest zwolennikiem jednej, czy drugiej, czy trzeciej partii, tylko nie ma wizji tego, jak mamy się rozwijać. Jest wizja, jak mamy się zwijać. Oczywiście lepiej mieć wizję w ogóle jakąśkolwiek niż żadnej. Natomiast no, niestety tak to wygląda. Nie da się sterować ręcznie, nie da się z pozycji Warszawy, nie wiem, zbudować huśtawki, kurde, w Suwałkach. No a rządzi nami taka formacja, która uważa, że da się to zrobić. I to jest kłopot. Kłopotem jest również to, w jaki sposób na przykład nasi włodarze, czy premier, czy prezydent, czy właśnie prezes postrzegają to funkcjonowanie nas, czyli Polaków, albo Polski w kraju cywilizowanym, w kraju europejskim. Na przykład premier ostatnio Morawiecki dla Politico mówi odnośnie przyszłości Zachodu, że przyszłość Zachodu stoi pod znakiem zapytania. Nie będę zagłębiał się w ten tekst, bo pewno wywodów jest tutaj zdecydowanie więcej, ale jakby ten lead, czyli ten tytuł, pokazuje, że są pewne wątpliwości, które nagle premier chce po raz kolejny nam oznajmić. A ja myślę, że w tym współczesnym świecie musi nastąpić jakaś zmiana, jakieś nowe rozdanie albo coś, co na nowo zdefiniuje to, co jest prawicą, co jest lewicą, co jest centroprawicą, co jest tym środkiem, bo my cały czas opieramy się na starych takich zasadach funkcjonowania tej przestrzeni publicznej. A tutaj chyba potrzeba czegoś nowego, czegoś świeżego, czegoś całkowicie innego.
Znaczy, ten podział już dawno jest nieaktualny oczywiście, bo co to znaczy lewica? No to według kryteriów, nie wiem, gospodarczych, najbardziej lewicową partią w Polsce jest PiS. No, czyli centralne zarządzanie gospodarką, ręczne, wszędzie wujki, cioci, dziadkowie i w ogóle i tak dalej. No to jest klasyka takiej lewicy skrajnej, tak? Wymieszane to z jakimś bełkotem związanym z wartościami, niewartościami, zdaniami, które są, mają inne znaczenia niż się używa. Współczesny Polak musi mieć dużą odporność, żeby nie zwariować. Naprawdę, bo my cierpimy na brak możliwości krystalizacji. Kim my mamy być? Co to ma być? Jest jakaś milcząca większość, która gdzieś tam na tych forach internetowych, w swoich bańkach się wyżala. I jest władza, która wykorzystuje brutalnie siłę do tego. Ja ci podam przykład. Dzisiaj wszyscy widzieli, jak policjant zamaskowany potraktował gazem dwóch tam demonstrantów. Znaczy, no i dwóch tych, którzy nie zgadzali się z obecną władzą, a chcieli dostać się na spotkanie. A było to spotkanie oczywiście tak jak wcześniej zamknięte. Jasne, tylko o co mi chodzi, że prawicowy narracja jest taka, że przeklinali, zachowywali się nieobyczajnie i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, no nie bądźmy naiwni. Z 34 policjantów stojących tam na tej ulicy, tylko jeden miał kominiarkę i zasłonięte oczy. I tylko jeden użył gazu. Czyli i był agresywny, bo zanim użył gazu, jeszcze popychał tam, odpychał tak. I tak dalej. No to jeżeli ktoś wierzy w przypadek, no to odsyłam do Misia Uszatka, Bolka i Lolka oraz Reksia. No, rzeczywiście takie bajki z mchu i paproci można sobie opowiadać. Natomiast pamiętajmy też o tym, o czym ty mówisz, że premier gra, nawet za granicą gra na prezesa w Polsce. I ilość, chyba trzeba to powiedzieć, no, rzeczy niemądrych, a wręcz głupich wypowiadanych w przestrzeni publicznej jest porażająca. I teraz można to złożyć na karp oczywiście serwilizmu i głupoty, a można też oczywiście zastanowić się, czy jakieś lobby kremlowskie w tej naszej rządzie w tej chwili nie funkcjonuje. Jest trochę książek na ten temat, jest trochę artykułów, jest trochę faktów z tym związanych. Ja myślę, że Tomasz Piątek by tutaj naprawdę dał dużą odpowiedź, więc ja tutaj chętnie zaproszę ponownie Tomasza Piątka, aby może tam doszukał nam się kolejnych łączników, którzy gdzieś właśnie doprowadzają do tego, jaka jest sytuacja. No, Mirku, co mam ci powiedzieć? No, czas tradycyjnie płynie nam bardzo szybciutko. Dobiegł końca, mimo to, że zawsze mam wrażenie, że o czym mamy rozmawiać albo jak ta rozmowa będzie wyglądała, okazuje się, że no moglibyśmy długo rozmawiać, a nasi widzowie mogliby równie długo komentować i słuchać, bo tematów jest rzeczywiście każdego dnia coraz więcej. Ja dziękuję ci bardzo. Pozdrawiamy pana Tomka ze Szczecina, tak? Pozdrawiamy pana Tomka ze Szczecina oczywiście i miejmy nadzieję, że w tym kraju rzeczywiście będzie żyło się nam zdecydowanie lepiej niż, no, niż dotychczas. Każdy kolejny dzień niech nam przynosi te pozytywy, a nie tylko same negatywy. Doktor Mirosław Oczkoś był moim i państwa dzisiejszym gościem. Dziękuję ci bardzo, Mirosławie, za dzisiejszy wieczór, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I życzę kolejnych udanych dni, równie ciepłych jak te ostatnie. A ja Państwu życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia jutro.